Polonia to jest wielka miłość od wczesnego dzieciństwa do teraz i na całe życie. To jest miejsce, w którym spędziłem cudowne chwile jako bardzo młody człowiek, nastolatek. Tu mnie przyprowadził kiedyś Marian Łącz, legendarny aktor i piłkarz, przyjaciel mojego taty. I od tej pory jestem związany z tymi barwami. Mieszkałem niedaleko, więc może to też miało znaczenie, że akurat tu było moje miejsce. I to było w zasadzie takie miejsce, w którym się wychowałem. Ponieważ to były, wiadomo, inne czasy, podwórko, ulica, dużo wolnego czasu, brak innych rozrywek. Więc przychodziło się na Polonię i z kumplami tu się grało w piłkę, kibicowało wszystkim dyscyplinom, a wtedy Polonia miała tych sekcji dużo. No i właśnie to był mój drugi dom. Polonia była moim drugim domem. Miałem na tyle blisko z placu Wilsona, że w zasadzie piechotką, a czasami zaprzyjaźniony pan Dzięgielewski, który był też wielkim kibicem Polonii, motorniczym tramwaju, więc czasami nas podwoził za darmożkę z te kilka przystanków. No, ogromny mam sentyment do tego miejsca, do tego klubu, do ludzi, którzy z nim byli związani. I najbardziej kocham w Polonii tą wierność, że ludzie, którzy się z tym klubem związali, są z nim na zawsze. I to chyba nie tylko w jednym pokoleniu, ale też w kolejnych, bo to gdzieś tam właśnie, tak jak u panów, w tych rodzinach ta polonijność pozostaje. Udało się też synów zainteresować tym miejscem, tym klubem i tą historią. No właśnie, bardzo się cieszę, że Tomek i Kajtek są polonistami. Szanuję i lubię kibiców i innych klubów, Legii, Lecha, Wisły, ale tych, którzy są wierni temu klubowi, którzy nie są koniunkturalni. Jak gorzej idzie, to też są z klubem i zawsze bardzo, najbardziej cenię tych kibiców, którzy są z klubem na dobre i na złe. W trzeciej lidze, w drugiej, w pierwszej. To nie jest takie najważniejsze. Najważniejsze, żeby czuć tą tożsamość z barwami. No i nie ukrywam, że dzięki byciu polonistą spotkałem cudownych ludzi. Takich jak Władysław Szczepaniak, legendarny piłkarz, jedyny reprezentant Polski przed wojną i po wojnie. Jak Pekin, Jurek Piekarzewski, który mnie właśnie wychował, był dla mnie drugim ojcem. Ja tu w wieku 12 lat chyba trafiłem i Jurek się tak mną troszkę zaopiekował. Irena Szewińska, Władek Komar, koszykarze wspaniali z Bilem Nowakiem na czele. To są do dzisiaj moi wszystko przyjaciele, nawet jeżeli już są tam gdzieś w niebie, to też bardzo często o nich myślę. I cieszę się, że Polonia nie upadła, bo groziło jej to, klub był już w bardzo trudnej sytuacji, że jednak ten duch polonijny zwyciężył i jest coraz lepiej. Piłkarze odżyli, pukają do wrót pierwszej ligi. Koszykarze wrócili również już do prawie najwyższej ligi, koszykarki cudownie grają. No znowu ta Polonia odżywa, ale apeluję do wszystkich, żeby pamiętać o tych, którzy tę Polonię uratowali, którzy w czasie okupacji hitlerowskiej byli polonistami, bo mało kto wie o tym, ale Polonia była tym klubem, który był wiodącym w organizacji nielegalnych rozgrywek okupacyjnych. Tak. Okupacyjnych, to piękna karta. I właśnie Polonia, właśnie Okęcie, jeszcze kilka klubów spowodowało, że ten patriotyzm mógł być wyrażany poprzez uczestnictwo w tych nielegalnych rozgrywkach. No i przedwojenna Polonia, rodzina Lotów, Gebetnerów, to są słynne rody warszawskie. Słynne nie ze sportu, ale z innych dokonań w dziedzinie kultury, nauki. Jednak byli polonistami. To świadczy, że to jest klub jeden z najzacniejszych w Polsce. No właśnie, kontynuując ten wątek, Polonia może i była wtedy, kiedy pan tutaj trafił i się zaczął Polonią interesować. Biedna jak mysz kościelna, nie była pupilkiem władzy, gdzieś tam poza tą najwyższą klasą rozgrywkową, jeżeli chodzi o piłkę nożną, ale zawsze była trochę inna od wszystkich klubów, bo to był klub taki inteligencki, właśnie należący gdzieś tam i kochany bardziej przez te środowiska artystyczne, przez tę bohemę. I chciałem zapytać o tę historię właśnie, jak Marian Łącz pana przyprowadził na Polonię i jak to wyglądało w
wtedy, który to był rok i jak sytuacja w ogóle w Polonii się wówczas przedstawiała? No to musiał być rok chyba 65, 6, coś takiego, ja miałem tam kilkanaście lat. I Marian Łącz, który był przyjacielem mojego taty, bo pracowali w Teatrze Polskim, byli aktorami, no to był wielki polonista. I gdzieś tam na spacer mieliśmy pójść, ale spacer kończył się na stadionie Polonii. Bardzo mi się tu spodobało. Makuś, bo taki miał przydomek, przedstawił mnie swoim kolegom. Potem tydzień później poszliśmy na stadion Legii, ale nie na Legię, tylko na mecz Polonia Warszawianka, który był barażem chyba o awans do drugiej ligi. Pełny stadion ludzi na Legii starej. 90% za Polonią. No niestety Polonia akurat ten mecz przegrała, ale od tej pory stałem się polonistą. I mówię, no nie tylko na mecze tu chodziłem. Chodziłem, żeby sobie pograć w koszykówkę, w piłkę, po prostu pobyć, poopalać się tu na trawce. No i wtedy się kibicowało wszystkim. Ten dzień, ten weekend zaczynał się, w zasadzie dzień, od meczu piłkarzy. Grali w trzeciej lidze, potem były koszykarki, potem byli koszykarze. Nazajutrz był boks, bo w Polonii był świetny boks. No i mówię, poznałem no, tak cudownych ludzi jak Waldek Marszałek, legenda Polonii, słynny nasz mistrz motorowodny. Pamiętam na Foxal była mała salka, w której były mecze tenisa stołowego. Polonia była wtedy w czołówce tenisa stołowego. To był bardzo prężny klub, ale środowisko, które wokół niego się skupiło, to byli bardzo ciekawi ludzie. To byli studenci, to byli wykładowcy akademiccy, to była inteligencja. Ale również ludzie prości, robotnicy. Jednym z najlepszych moich przyjaciół był wielki polonista Andrzej, który był w Hucie Warszawa, pracownikiem fizycznym. Kapitalny klub. I pamiętam atmosferę w salce tutaj na Konwiktorskiej, gdzie trzeba było 3 godziny przed meczem zająć miejsca, żeby mieć szansę obejrzenia meczu. I co? No przez 3 godziny się gadało po prostu. Rozmawialiśmy. Ludzie książki przynosili, wymieniali się książkami. No to taki był klub. Mnie Polonia przypomina trochę klub w Pradze czeskiej, Bohemians. Też bardzo kultowy klub, gdzie artyści, aktorzy, pisarze, naukowcy utożsamiają się z tym klubem. Taka jest Polonia. Chyba właśnie a propos Bohemians, to chyba słynny Antonin Panenka przez większość kariery właśnie w Bohemce tak zwanej grał. Tak, no. I do dzisiaj tam Anton Panenka jest kultową postacią i opowiada o tych swoich rzutach karnych, ale tam chodzą znani czescy aktorzy, piosenkarze. No. I Polonia też trochę takim klubem jest. Zresztą nieprzypadkowo pan Kazimierz Górski, który przecież grał w Legii i był trenerem Legii, ale on się utożsamiał bardzo z Polonią. Tu na trybunach naszego stadionu jest krzesełko jemu poświęcone. I był naprawdę bardzo oddanym polonistą, bo w Legii grał, pracował, ale tutaj czuł, że jest wśród przyjaciół, że jest kochany. Panowie, bo myśmy zaczęli z panem Michałem, zdominowaliśmy na razie tę prehistoria, rozmowę. Ale chciałem wrócić do tego pytania o takie pierwsze skojarzenia z hasłem Polonia i do was się z tym pytaniem teraz zwrócić. No, takie moje osobiste pierwsze wspomnienie to oczywiście jak się przebitki jako małe dziecko, bardzo tata mnie zabierał na mecze, to jakaś jest opowieść, pewnie tata opowie. Gdzieś tam pieluszkę musiał zmieniać, poszukał mamę moją, że a pamiętam, na przyszliśmy na mecz. Pamiętam ten dzień. Tomek był w wózku. Ja mamie Tomka ściemniłem, że idziemy do parku, przyszliśmy na Polonię i w czasie meczu no, trzeba było zmienić pieluszkę. Andrzej Lipich, który był szefem tutaj opieki medycznej na Polonii, mój nauczyciel sędziowski, pomógł mi i tam przyniósł z tej przychodni pobliskiej pieluszki, tam jakiś ręcznik i tak dalej. Tak zaczęła się Tomka kariera polonisty, miał może tam 5-7 miesięcy. Zapewne, no a później już takie pierwsze świadome wspomnienia, to końcówka lat 80. jakieś takie mecze niestety typu awans do drugiej ligi z Ursusem, no to ten poziom był wtedy taki, jaki był, ale tak jak Tomek mówił, to od początku jak wchodzi na Polonię, od razu rzuć na atmosferę, nazwijmy to rodzinną, wielopokoleniową,
Coś, co moim zdaniem trochę wyróżnia. Oczywiście w każdym klubie, tam są wierni kibice, istnieje tradycja i każdy tam się czuje u siebie, ale dla mnie jakby ta atmosfera na Polonii zawsze była czymś niepowtarzalnym. I do dzisiaj tu mam przyjaciół z każdego pokolenia, nazwijmy to, i wśród sportowców, i wśród sympatyków. No i to Polonia znaczy Polska, to też jest jakby piękna historia. To tam mówię o historii z czasów wojny. Jest oczywiście słynna nie anegdota, tylko historia z czasów Poznania Warszawskiego, kiedy tu w czasie natarcia poległo, jak się mówi, 11 powstańców. Akurat ta jednostka to pewnie już jest troszkę symbol bardziej tak pociągnięty, żeby ta powieść jeszcze była bardziej duszająca. No ale samo założenie Polonii, prawda? Czarny symbol, czarny kolor, który miał symbolizować żałobę po utraconej ojczyźnie i biało-czerwona tarcza, no to są Polonia wśród klubów tych najbardziej zasłużonych w historii. W ten sposób też patriotyczny, niepodległościowy, więc tutaj to też jest piękna historia, którą trzeba pamiętać i pielęgnować. Kajetan, pierwsze skojarzenie. No chyba szczęście przede wszystkim, bo zawsze jak myślę o Polonii, to mam same fajne obrazy przed oczami, fajne wspomnienia. Moja historia z Polonią zaczęła się gdzieś tam pewnie w szkole podstawowej. Pewnie wcześniej już mnie tata zabrała, taka świadoma, co pamiętam. No to pamiętam, że mój brat, nie Tomek, tylko Filip, zabrał mnie na Polonię, na Kamienną. No i wtedy poczułem ten klimat i już zostałem tak przez kolejne kilkanaście czy 20 lat. No w międzyczasie też, jak byłem w podstawówce, zacząłem trenować w kosza w Polonii. Trenowałem w juniorach Polonii, trenerem był trener Latos, który wychował całą rzeszę fajnych koszykarzy. No i tak się to kręciło, tak się to kręci do dnia dzisiejszego. No ale właśnie kluczowe jest chyba to, co mówi tata i Tomek, że ta atmosfera jest niesamowita. Że jak się wsiąknie w ten klimat, to po prostu chce się tu być non stop i teraz mam tak, że jak przychodzę na mecz, to przychodzę 2 godziny przed meczem i wychodzę 3 godziny po meczu. Bo zawsze tutaj siedzę w czarnej koszuli, rozmawiam z ludźmi, spotykam ludzi. No i to się udziela coraz mocniej. Fajne też jest to, że koszykówka wróciła na Polonię, bo to jest też ważny taki wizerunek Polonii, bo ta koszykówka zawsze była mocna na Polonii. I to jakby sprawia, że fajnie, że na przykład jutro grają koszykarze, koszykarki, pójdziemy na kosza pańskiego i na żeńskiego i udziela się ten klimat, o którym mówił tata, że zaczyna się dzień rano, a kończy się wieczorem, bo ono sobie się z Polonią i można kibicować. No właśnie, mam tutaj z pana Tomka cytat taki, który sobie wypisałem chyba z rozmowy ze Stefanem Szczepułkiem niedawnej. Tata zapisał mnie do drużyny trampkarzy Polonii, bo Muranów to dzielnica tego klubu. Specjalnie mnie to nie porwało, więc przeniosłem się do sekcji koszykarskiej z podobnym skutkiem. Tak. Jakie to były skutki? No, skutki były takie, że siedziało się na ławce głównie w czasie meczu. Wzrostu jestem też niezbyt dużego, ale no, mieliśmy koszykarzy wybitnych typu Witold Żukowski czy Wojtek Królik, którzy też wcale nie byli bardzo wysocy. No ale jakoś tutaj talentu Bolia poskromiał. Moim trenerem był Bilu Nowak, który tutaj zdjęcie wisi poza kadrem, ale no, legenda Polonii koszykarska i też trenerska. No i mistrz świata reprymem. To był po prostu człowiek, który w taki sposób nas motywował albo krzyczał na nas, zwracał uwagę, jak robiliśmy coś nie tak, że no wszyscy truchleli, ale po latach to wspominamy, każdy po prostu widząc trenera Nowaka, który na mecz tutaj chodzi, to każdy podchodzi i się nisko kłania, bo naprawdę kiedyś, podobno był jakiś dziennikarz, który chciał przyjść na trening, na mecz i nagrać na dyktafon te wszystkie jego uwagi do zawodników i zrobić w tym reportaż, bo faktycznie był to człowiek, który potrafił nie wulgarnie, nie agresywnie, ale w taki sposób po prostu no właśnie tych reprymentów udzielać, że nie da się nawet tylko powtórzyć czy opisać, ale dzisiaj jak o tym mówię, to się uśmiecham, bo to niesamowite czasy. Bo i w tą koszykówkę dosyć długo grałem, ale to już tak no właśnie bardziej amatorsko, gdzieś w drugiej drużynie, w tych drużynach komercyjnych. Ale jest to moja druga miłość, chodzi o sport, bo piłka nożna wiadomo jest dla mnie czymś naturalnym, czymś pierwszym, ale koszykówkę kocham i też się bardzo cieszę z tego, że sekcja koszykówki w Polonii, w ogóle, że koszykówka w Polsce gdzieś tam wydaje się, że idzie w dobrą stronę i że nasze sekcje się odrodziły, podniosły i z niezłymi skutkami tutaj rywalizują, bo też pamiętam te mecze koszykówki, zawsze się przychodziło chyba na 16 na koszykówkę kobiet, na 18 od razu był mecz koszykówki mężczyzn. Faktycznie jak się nie przyszło dużo, dużo wcześniej, to można było zapomnieć, to trzeba było tam z zewnątrz przez okna na halę zaglądać. No ale nawet jak się dają jakieś miejsce, to jest to hala tak budowana, że słupy zasłaniają część boiska, więc jak się źle usiadło, to widziało się tylko kosze z jednej strony, albo trzeba było wybiegać. Pamiętam takie mecze na przykład 90. z tym najmocniejszym Śląskiem Wrocław, który wtedy seryjnie zdobywał i miał bodajże Kifa Williamsa, pierwszego zawodnika z Ameryki, jednego z pierwszych. To sala była tak napakowana, że właściwie już nie można się było ruszyć. I
ludzie tak tym żyli, że pot się skrapał na ścianach, obok jakiś facet wyskoczył z radości po koszu, uderzył w sufit i gdzieś tam dynkuł się na głowę zapadł, więc to takie były warunki, ale no było to są niezapomniane wspomnienia, zapomniane chwile i tutaj na koszykówce zawsze emocje sięgają zenitu. Chciałem zapytać, bo widzieliśmy się, Kajetan, do ciebie jest to pytanie skierowane. Widziałem cię w sektorze gości w Szczuczynie na meczu z Wisłą. Ty masz takie wyjazdowe doświadczenia, bo w moim przypadku to był, mogę powiedzieć szczerze, pierwszy taki wyjazd w sektorze gości. To było niezapomniane wrażenie, bardzo fajna przygoda. Ty miałeś wcześniej takie wyjazdowe przygody, czy też się akurat skusiłeś na Szczuczyn? Ja jeżdżę od jakiegoś czasu, myślę, że od czasu gdzieś tam, jak graliśmy w Ekstraklasie, czy może trochę jeszcze wcześniej, w pierwszej lidze, no trochę już lat minęło, myślę, że tych wyjazdów tam około 450 może mam. No to jest fajna przygoda po prostu, jest się z tą społecznością, jedzie się na mecz, wszyscy razem, cały dzień. Pamiętam takie wyjazdy, jak było kiepsko na Polonii w czwartej, w trzeciej lidze, gdzie tam jeździliśmy po 15, po 20 osób gdzieś. No ale tak było, teraz jest lepiej i po prostu są fajne przygody. Nigdy nic złego mi się nie stało, nigdy nie byłem świadkiem jakiejś ekstremalnej sytuacji, więc zapewniam, że wyjazdy są bezpieczne i warto jeździć, wspierać. My kiedyś byliśmy w Dębicy, pamiętasz? Na meczu. Nie pamiętam dlaczego, ja byłem jakimś bardzo małym kajtkiem, pewnie 6-7-letnim. I pojechałem się na mecz, tata się na trybunie głównej, a ja poprosiłem, żeby mi pozwolił do kibiców, których tam z Polonii właśnie kilkudziesięciu przyjechało, poszedł na ten sektor, no ale po meczu policjanci mówią, to może milicjanci, już nie pamiętam, który rok, mówią, że no to do autobusu i do domu. A ja mówię, a tata tam jest na trybunach, ja samochodem przyjechałem. No i odprowadziłem takich dwóch policjantów ogromnych z prewencji, którymi ja sięgałem maksymalnie do pępka z całym tym rynsztunkiem, z tarczami. I tak tata na mnie czekał i nagle ja wychodzę z takimi dwoma wielkimi bykami. Porządna obstawa. Co się stało? Jakieś dziecko zaaresztowali, o co chodzi. No ale się tylko mnie odprowadzili. Więc ale powiem wam, że wyjazdy to jest tradycja od dawien dawna. Dzisiaj oczywiście to jest obudowane, jest dużo przy tym szumu. Natomiast zawsze się jeździło. Ja też jako małolat jeździłem z Polonią, jak były mecze trzecioligowe, takim starym, jakimś zdezelowanym autokarem. I pamiętam wyjazd, no ale wtedy były inne czasy, gdy brało się flagę czarno-biało-czerwoną i jeden miał trąbę i to było całe wyposażenie. Natomiast pamiętam, szykowałem się kiedyś do jakiejś klasówki, tam miałem z 16 lat. Pojechaliśmy na mecz, do dziś pamiętam, Skra Czarna Białostocka, to już tam w ogóle naprawdę jest daleko. I w tym autokarze, no starsi ode mnie panowie, bo ja tam byłem najmłodszy, popijali wódeczkę, nawet mnie zaproponowali, ale ja mówię, ja mam maturę za 5 dni, ja się uczę. A to idź się tam się ucz i naprawdę nauczy przez te tam, nie wiem, no ileś tam, 5 godzin tej jazdy. Był czas na nauczyłem się sporo, zdałem tą maturę bez problemu, przy okazji pokibicowałem. Także jeśli chodzi o kibiców Polonii, to ta tradycja wyjazdowa była zawsze, ale ona nigdy nie była podszyta agresją. Nigdy nie pamiętam, jeździłem i na koszykówkę, na wyjazdy. Nigdy nie było czegoś takiego, że jedziemy do tych naszych wrogów, czy tam jakiegoś złego klubu, to tam dowalimy im, czy jakaś... Nie, zawsze było to skupione na tej części, czysto sportowej i nigdy mnie jakieś złe nie spotkały przeżycia. No może raz na meczu koszykówki w Pruszkowie. Na piłce nożnej praktycznie polonijnej nigdy. Natomiast na meczu w Pruszkowie, gdzie mi tam wybito szyby w samochodzie, Pruszków grał z Polonia, wiadomo, to jest takie miasto bardziej legijne, ale wzruszyłem się, bo po jakichś 7 latach legendarny przywódca kibiców Legii o pseudonimie Bosman podszedł do mnie i mówi: panie Michale, to ja byłem, który panu te szyby wybił, sorry, szacuneczek, czy mogę zaprosić na piwo? Ja mówię, słuchaj, za te szyby to nawet na 3 piwa, ale ja zawsze uważałem, na przykład kiedyś kibice warszawscy rywalizowali, zawsze, ale nigdy nie było agresji. Ja z wieloma kibicami z Legii miałem świetne relacje. Niedawno zmarł mój wielki przyjaciel Andrzej Pstrokoński, legendarny koszykarz i legionista z krwi i kości, ale się przyjaźniliśmy przez całe życie. Czyli można na te 2-3 godziny meczu oczywiście wyłączamy,
tą przyjaźń, ale potem dalej się kumplujemy, to jest w życiu normalne.